Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Scanning. Słuchajcie, w końcu muszę naprawić tą strefę tutaj. I tak, dostałem kilka propozycji. Przede wszystkim tak, żeby te geotermalki przenieść gdzieś w okolice tutaj elektrowni. No w sumie w zasadzie to nie byłby do końca zły pomysł, powiem wam szczerze, mieć tutaj takie zaplecze. I tak, troszeczkę przebudować tą strefę. Przede wszystkim tą kolej, co nieco też troszeczkę inaczej usytuować. I usytuować też tutaj deczko inaczej kwestie towarów. Powiem wam, że no jest to jakaś opcja. I teraz tak, dobra. To weźmiemy faktycznie, zrobimy tą no. Zrobimy, przeniesiemy tą geotermalną strefę. Tak sobie myślę, że jakbyśmy tutaj puścili jeszcze drogę, byłaby to fajna droga tutaj, taka wewnętrzna, nie? Tylko my wtedy odłączamy ten miasto od prądu, ale... miasto moglibyśmy podłączyć w ten sposób. Dobra. Tak w razie... okej. Okej, okay. Tak by sobie tam prądy szły do miasta. Dobra. Nie wiem, czy to i tak. Ile ja w ogóle mam mocy na razie produkowanej? 1000 MW, wykorzystujemy połowę z tego. Więc... dobra, może nawet z takim zostać budżetem. Tutaj nawet jeszcze jedną atomową elektrownię jakbym postawił. Zrobimy tylko przymiarkę. No ja tak na przyszłość, tutaj by kilka atomowych jeszcze mogło powstać, dobra. Dobrze, tutaj byśmy zagospodarowali wtedy tą strefę do geotermalnego ocieplenia, ogrzewania, ocieplenia. Dobra, i teraz tak, pytanko jak to tutaj będzie funkcjonować. Tak by funkcjonowało, okej. Okay. Okidoki. No to zrobimy w ten sposób. Okej, dobra. I teraz tak, tu będzie kolejna geotermalna. Zabieramy ją stamtąd. Dobra. Bęk. Dwie geotermalki nam na razie wystarczą, nie? No bo po co więcej? Wejdziemy tu? Wejdziemy, dobra. Okidoki, one już tam będą... będą tam podłączeni. Nie wiem jeszcze jak tutaj z tymi... z tą kwestią, więc tą kwestię na razie tutaj... podłączamy całkowicie. Okej. No bo nie wiem jak tutaj będzie. Później. Dobra. Okej. To na razie możemy sobie spoko całość wykasować. Słuchajcie, mam tyle roboty, mam... pasuje mi mieszkańców nowych sprowadzić. Pasuje mi też, słuchajcie... chociaż w sumie tutaj bym całkowicie na nowo położył te rury, no. Tutaj do tej oczyszczalni. Tak. Okej. Zrobimy to w ten sposób. W ten sposób. Tylko, że tutaj pasowało znowu ulepszyć. Tylko, że ja będę mógł? Będę mógł, dobra. Żeby też tutaj ciepełko płynęło. Dobra, tutaj sobie weźmiemy już w ten sposób. Podłączymy tak. Zrobimy
Ech. Zrobiłem w ten sposób. Okidoki. W sumie to można było dokładnie zrobić w ten sposób i też będzie. Będzie ciepło? No będzie ciepło. Okej. Okay. Dobra, teraz przejdźmy do... No to jest jeszcze w fazie takiej... Nie wiem. Musimy to odciąć za chwilę, żeby móc to przenieść na razie tu. No i powiem wam, że teraz mi tak, nurtują mnie te dwa. To na razie out. Też mi na razie out. Out. To w sumie na razie można by tędy było puścić po prostu sobie. Okej. Dobra. To co na razie tam będzie śmigać. Pasowałoby te spalarnie zabrać stąd i przerzucić je tutaj na tą stronę, może gdzieś w te rejony. Więc to zaraz może też ogarniemy. Ten wyciek tej wody można by stąd zabrać. Pompy mogłyby tu zostać, aczkolwiek pompy może bym tutaj dał. Kto wie. Zaraz spróbujemy to ogarnąć, jeszcze ten temat. Dobra, to wywalamy, to wywalamy. Tutaj ktoś mi dał z was propozycję taką, żeby po prostu tutaj wiadukt taki puścić na skos z dwoma tymi. No teoretycznie nie byłoby to złe, tylko czy ja tak dam radę? Bo to takie mało realistyczne było, nie? Więc wolałbym tutaj coś takiego bardziej... O-e, nie? Jak to się mówi. Dobra, to muszę wyjść z tego. Ciach! Ciach, 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 ciach. Dobra. Ale tak, znowu tutaj wiaduktem. A tutaj, kurczę, słuchajcie, pasuje tak, jeszcze tutaj zrobić jakieś sensowne zakręty, nie takie ostre, bo to też wygląda jak pół dupy z zakrzaka. Nie wiem jak te jeszcze, spalarnie. Więc będziemy mieli na razie także. Zabiorę je też na razie tu. Co to w ogóle jest? To była tylko jedna spalarnia, to były jakieś te? Co ty mówisz? No raczej. Ha! Jedna spalarnia, dobra. No i te bym też przeniósł. Tutaj byśmy mogli sobie tutaj aleje. O, ja bym tutaj ale. Ale ja mam pomysł, ale ja mam pomysł, tylko czekamy, czy mi to wejdzie. Ajajajajajajaj. Dobra, to teraz tak. Chodźcie wy. Cyk. I... Cyk, dobra. Ogrzewane rury niepotrzebnie tutaj, ale... Ale! To bogatemu zabroni. To muszę też skasować. Ciach, ciach. Dobra. Okej, teraz wszystko zależy od... jednej rzeczy. A ty, a gdzie jest połączenie? A, tu jest połączenie, dobra. Okej. Na chwileczkę muszę was odciąć od prądów. Ale tylko na chwilę. No pytanie, czy ja tutaj się zmieszczę pod tym aleją? To jest najważniejsze teraz. O kurnia! Trochę z dupy krzywo, nie? Ale jakbym... Memento. Trochę się boję to rozwalić, aczkolwiek może byśmy te... Moglibyśmy zrobić ten... Czy co zrobię tutaj sobie zapis? Coś tam coś. Będzie wiadomo o co chodzi. Jakbym...
Nie, bo tutaj tak wychodzimy już poza ten. Na wodę. Znaczy woda, nie? To by trzeba byłoby coś zrobić takie faktycznie pod malutkim ukosikiem. Pod ukosikiem byśmy mogli zrobić, słuchajcie, tym. Nie? 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 No? No jak nic. Teoretycznie jeszcze jest inna opcja. Z drugiej strony, po co mi tutaj aleja, nie? Aleję wziąć, zakończyć tu. I ta aleja łączyłaby się z drogą. Taką krzaczkowaną, nie? Krzoczek. Tu. Ale jednocześnie stąd leciałaby sobie droga. O właśnie, dokładnie. Perfecto mundo. Dotąd na razie, bo nie wiem jak tory tu jeszcze pójdą. I to bym gdzieś zrobił tą... No. Zrobiłbym... nie oczyszczalnie, tylko te. No wiecie co. No. Kurwa, nie mogę sobie. Spalarnie. Dobra, i tak by było. Tak by było. Dobra, teraz tak. Pociąg. Aczkolwiek tutaj bym nie potrzebował takiej dużej stacji, nie? Może ją wypierdasimy całkowicie, a skorzystam sobie ze stacji, które sobie dodałem, nie? Możemy zrobić taką malutką, jakąś taką, o, taką malutką sobie dodałem. No po co tutaj większa, nie? No po co większa? No po co dużo? No po co? Zostaw, nie rusz! No i tutaj byśmy sobie taką... dwa tory? Dwa tory nie potrzebuję. No, taką malutką, no to pysk strzelił, idealna by to była. Dobrze. Tylko teraz tak. Okej, to... A to ja bez krzaczków tu wziąłem? Nie, wziąłem tylko jakieś tak marne te drzewa. Bęk. O, dobrze, dobrze. No i tutaj byśmy walnęli na pewno, słuchajcie, tą, nie? Bęk. No taka malutka, no bo no cóż więcej chcieć, nie? Chociaż tak ubogo trochę, nie? W takiej strefie, kurde. Ale co mógłbym to innego dać? No przecież to będzie za duże. Przecież to też nie potrzeba. Takiej piętrową? No po co mi taka piętrowa tutaj? Nie, jakby... Taką? Nie, może to też się nie zmieści. Nie, tamto zostawimy normalnie. Dobra, jest przecież kurde, no przecież bez przesady, no. No i dobra, i tak, tutaj byśmy... No ale tu by pasował jeszcze jeden tor. W takim wypadku teraz, no bo chciałbym, żeby towarówka tutaj też... Znaczy towarówka, no... Teoretycznie musi, nie musi tędy jechać, nie? No bo po co? Z drugiej strony, po co mi ta towarówka tutaj? Ale jak ktoś tutaj chciał, żeby... Żeby ten... Ktoś tu nie przejdzie tutaj. Łaka, łaka, łak. O, to by przeszło, słuchajcie, jeszcze. Moglibyśmy zrobić tak, cych, cych, cych na 12. Nie. Dopiero by nie przeszło. Tak, zjazd sobie zrobię na autostradę. El problemo się tutaj tworzy. No bo mógłbym przejść na drugą stronę, ale...
W sumie, jakbym przyjął z drugą stronę. I dać piętrowy na piętro od razu. Na przykład wypierdzielamy tą stację. Nie. A daję sobie tą stację. I tutaj. Na przykład, nie. To piękna jest też. Ale od razu robimy taki myk, że bierzemy stąd tor. Robimy cyk cyk, nie? Tutaj by trzeba było zrobić, powiedzmy, tutaj. No nie wiem, czy tutaj. Tutaj, czy nie tutaj. Kierwa mać. No tak, czy ja będę chciał, żeby... Nie, niekoniecznie. Mógłbym wypierdzielić obecnie te tory tutaj te. Okej. Okay. Mogę sobie poprowadzić, jakbym chciał, nie? Na przykład... Stąd, nie? Nie, no teoretycznie mogło być, ale teraz teoretycznie to by pasowało. O kurnia, właśnie. Hell yeah. To była osobówka, nie? W sumie osobówkę na przykład można by było zostawić u góry, żeby ona sobie cały czas jechała tutaj górą. W tej strefie. A ten. A towarówkę. A towarówka by se mogła. To ja bym pytanie, czy ja bym tutaj drugi tor puścił. Bym drugi tor puścił tu, nie? Ty, ale ja mam pomysł. Ja pierdyle. Jak miejsce jest zajęte? Jak miejsce jest zajęte? Jak to miejsce może być zajęte? Oszukujesz mnie. Jak kierwa. No. Toż to za daleko trochę. No kierwa. Bez jajec. Oszukuje mi teraz. No to miejsce jest... No, widzicie to? Widzisz to? Widzisz to? Dwa piksele! O, czy ty gadzie. A czekaj, czy ja muszę się tak do tego... Przyciąganie. Nie chcę żadnego przyciągania wypić. No i co? Nie chcę przyciągania, dalej mam to przyciąganie. Bo ja bym chciał sobie na przykład kilka tych... O, ja wiem, nie. O, wasz. Da. A właśnie. No, teraz ok. Tak jak żebym chciał. Okidoki. I tutaj bym chciał drugi wiadukcik. Taki sam. Mhm. Dobrze. To by sobie jechało. Tylko tak. Aha, dobra, bo to by była koleta. Okej. Błagam, nie spieprz tego Fjakendert! Wiedziałem! O, goddamit, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Zawsze się musiał coś zjobać. Jak on mi mógł to zrobić? Jak? O ile? O co?
Wiedziałem, że tak będzie. Ej, autentyk. Wiedziałem, że tak będzie. To się nie mogło udać. Jak ty tak, to ty zrobimy tak. A teraz wezmę drogę. Idzie tutaj. O ty, mendo francuska. O ty, jedna szwabska świnio. O bycie normalnie pioruny siarcyste. O nie, nie, nie. Tak? Ha! Pocałem mnie w dyrta teraz. Dobra. No piękna infrastruktura kolejowa. Zajebiście mi się podoba. Dobra, teraz tak. Ta droga jeszcze. O, dobrze. Dobrze. Ha, ha, ha. I stąd mogę też? Nie mogę? Mogę. Ale stąd będzie jednokierunkowa. Stąd, tu. Pyk. Perfekto. Kurde. No. Ha. Ha! Zajeb, czyść. Panie. Panie. Ty, ja mam pomysł. A, mam zajebisty pomysł teraz. Uhuhu. Mogę przesunąć tą autostradę przecież dalej i będzie git. Dokładnie. Wypierdzielamy tą autostradę. O, wyjebałem. Dobrze. To teraz tak, dwa zakręty potrzebuję. Aha, bo oni tak schodzą tutaj. Dobra, 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 dobra. Prosta. Bang, bang, bang. Okej. Prosto. Prosto. Elegancko. Dobra, teraz tak, najważniejsza rzecz. Tu idzie... Aha, o ja pierdyle. Bo to jest tor osobowy. To jest tor towarowy. O, jasna pała. No i dobrze. Czy ja mam? No bo jak on mi tutaj by wjeżdżał ten towarowym, to on będzie mi cisnął cały czas tędy. O ja pierdolę. On musi wjeżdżać na ten tor. Nie ma opcji. Towarówka musi wjeżdżać na ten tor. Wow. Jak to panie, panowie teraz rozwiązać? Myślałem, że sobie po prostu podłączę tak. A tu mamy mały zgrzyt teraz. W sumie dałoby się to obejść tunelem. Pyk, 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 pyk. W sumie to nie byłoby głupie rozwiązanie. No bo rozumiem, że mógłbym zastosować jeszcze coś takiego, ale podejrzewam, że to mi nie przejdzie. Aczkolwiek można by spróbować. Jakbyśmy na przykład zwolnili tak. Nie. Teoretycznie, nie? Ta zwrotnica, nie? Nie do końca jestem przekonany. Ale jaja. Dobra, osobówka, osobówka, osobówka. To osobówka jest ten, no dobra.
Nie. No a tu mamy kurnia ten. Towarówka. Jak to towarówkę teraz podłączyć, żeby to było dobrze? Chyba, że przeniesiemy całość i tutaj puścimy towarówkę. O. Jeszcze byłaby taka opcja, nie? Czekajcie, spróbujmy. Jakbyśmy dali tutaj na 12 wysoki wiadukt. Nie, byłoby to w ten sposób. Tylko trzeba byłoby teraz wykminić tutaj, jak to podłączyć. Teoretycznie można by to było puścić tak, w ten sposób. I wtedy tutaj drugi wiadukt. Nie. Znaczy to byśmy poszli, nie wiem, do którego miejsca. Tak dotąd, nie. To by trzeba było iść w ten sposób. Ale znowu mi tam nie pasuje. Bo jak ja bym postawił, słuchajcie, tą stację, której ja myślę, żeby ją postawić, to tutaj jak mamy? No właśnie. Chociaż tu jest, to i tak mamy jeden tor wtedy. Ha, 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 ha. Kurde no. Ej, masakra normalnie, żeby tutaj człowiek teraz doszedł do toru, do porozumienia z tymi torami, to jakiś dłamat jest. Można by było wyprowadzić tutaj drugi tor. Pytanie, czy by można było. Czekajcie, muszę sobie po prostu na chwilę wybudować. Dla testu. Czy ja tutaj, bo to tak, drugi tor jest towar, tu jest towar. Tak? Jak tu się ładuje? Mam nadzieję, że to się będzie jakoś ładować. Goods station, goods to są... Ty, nie gadaj, że tu nie ładują. Oho. Wtedy to będę całkowicie w dupie. Dobra, nie... Teraz mam dylemat, kurde. Czy tutaj ładują te? Tu są chyba same towary, słuchajcie, odbierane, nieładowane. Czyli guzik mi z tego. Widzę, tak czy siak będę musiał postawić to. I puścić drugi tor, tak czy siak. No to w sumie tak czy siak. To mi się nie do końca podoba, słuchajcie, że tutaj z jednej strony i z drugiej strony tory. Ja pierdyle, no. Czekaj. Czekaj. Jeszcze mam jeden pomysł. Tylko tu wiadomo na płaskim. Nie.
No właśnie, jakbyśmy tak podłączyli. Tylko wiadomo, tutaj jeszcze kawałek prosty puścić. Tak dotąd. To jest za daleko. Coś takiego zrobić, nie? No, no byłoby to. Teoretycznie. Dobra, tylko teraz tak. Nie? No raczej. Proszę państwa. Zajebiście. Normalna zwrotnica, no. No co? No co? Ej, dobrze jest. Dobra, idzie już, że tutaj rozpracował mechanizm. Co? Zbyt strome zbocze. No, chyba cię trzaska piorunami. Jeszcze nie pojedynczy tor, tylko ten. O, dobra. Co i to mógłbym dać? Nie, to nie mógłbym dać, bo tutaj przecież ten. Będą towary jechać też w drugą stronę. Będą? No, będą, bo jakby jechał towarowy stąd. No to tu se zjedzie, ciuf, i ten taguje tu, nie? No dobra, jest taka opcja, słuchajcie, jest taka opcja, dobra. Fuh, już myślałem, że będę musiał zruszać. Ale na szczęście nie. Dobra. No to teraz najważniejsza opcja, tak, tutaj. Osobówka. Pierwszy tor to jest osobowy, pierwszy tor tutaj też jest... jest kurwa towarowy. Ja pierdyle. Oby cię czaskało normalnie teraz. Czemu ja się w ogóle tak zaplątał tutaj? Gdzie coś nie poszło nie tak? Drugi tor. Drugi tor to jest ten. Nie, to też musimy jakoś zamienić. Nie będę tak. Nie. Not comprendo. Pierwszy tor to będzie towarówka, a drugi tor to będzie osobówka. Tak bym ja to widział. Ale tutaj osobówkę dam tą małą. Oho. Ja. To wypierdzielamy. Dobra, ale wiecie co? Dalszy ciąg przygód z moimi kolejami zobaczymy w kolejnym odcinku. Także jak wam się podobało, to łapka w górę, komentarz, subnijcie kanał, co być na bieżąco. No i do następnego razu. Trzymajcie się.